Dobry wieczór. Powiem tak, pierwsze 30 minut zagraliśmy naprawdę dobrze na tym boisku, które było bardzo trudne, potrafiliśmy grać piłką. Było wiele składnych sytuacji. Znakomita sytuacja Luboi, gdzie Szyrowski znakomicie wybronił tą sytuację. Natomiast ostatnie 15 minut sami przeszliśmy sobie skomplikowali. Wiedzieliśmy, że gra ofensywna Polonii będzie się opierać właśnie na tych trzech zawodnikach Kielu, Przybecki i Wszołek. Natomiast środek pola to była gra pod nasze dyktando. Niepokoi to, że my wtedy, kiedy strzelamy bramkę, prowadzimy, gdzieś z nas schodzi powietrze. Brakuje nam tego instynktu w zabójcy, drugą bramkę, strzelić drugą i wtedy można spokojnie kontrolować spotkanie. Tak się nie stało, ale to nie tylko miało miejsce w dzisiejszym spotkaniu. Zdarza nam się to zbyt często, chociażby w niedawnych meczach Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz na wyjeździe, czy też w meczu z Topeskidiem, gdzie również prowadzimy 1-0, stracimy bramkę na 1-1 i drużyna znowu pokazuje swój potencjał i potrafi odrabiać straty. Wydawało się, że dzisiaj tego czasu nam może na to zabraknąć, mimo wszystko i tak tworzyliśmy kilka sytuacji i w konsekwencji strzeliliśmy jeszcze bramkę, ale nie mamy tej mentalności, jaką mają zespoły niemieckie chociażby, którzy grają do końca i widać w nich pewność siebie. U nas Nam tego brakuje. Nie jest to łatwa sprawa do poprawienia, ale będziemy musieli nad tym pracować. Chociaż jest to bardziej praca psychologiczna niż fizyczna. Dziękuję. Dziękuję. Poczekamy na proste pytania. Prosimy o przedstawienie się z imienia i nazwiska, także na redakcji. Proszę bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że się tak pana opinią. Tak. Cieszę się też bardzo, że Bartek na tej pozycji gra nie tylko dobrze, ale powiedziałbym bardzo dobrze. Bardzo dobrze i tak jak pan powiedział, cieszę się. Pan jest zaskoczony, że tak, zgadza się. Rado tym bardziej czuje się pewniej w swoich akcjach ofensywnych, bo wie, że ma dosyć dużą gwarancję zabezpieczenia ze strony Beresia. Natomiast na drugiej stronie Kosa nie jest w swojej optymalnej formie, nie można się oszukiwać, bo troszeczkę mu brakuje. Z drugiej strony wszyscy Kosę już znają, wiedzą jakie ma atuty i to było rzeczą normalną, że wcześniej czy później będzie mu o wiele trudniej, bo każdy zawodnik zupełnie inaczej nastawia się do kogoś, kogo już zna, niż do kogoś, kto gra pierwszy raz przeciwko niemu, stąd też taka udana pierwsza runda w jego wykonaniu. Niełatwa do powtórzenia w drugiej rundzie, tak jak powiedziałem, przez to, że każdy przeciwnik analizuje to, co może wydarzyć się na boisku i w tym przypadku to się jest po prostu trudniej. Proszę. Grzegorz Nowaczyk, Radio Campus. Panie trenerze, mówi Pan o tych 15 ostatnich minutach, no ale wprowadza Pan dwóch defensywnych zawodników. Gramy praktycznie trzema defensywnymi pomocnikami. Czy nie sądzi Pan, że dał Pan też sygnał drużynie, żeby się cofnęła i przez to straciliście bramkę? Nie mogę się zgodzić, bo trzech defensywnych pomocników nigdy nie było na boisku. Furman to nie jest defensywny zawodnik. Chcieliśmy puścić po prostu świeższego zawodnika za Daniela Łukasika i szedł wtedy
Dominik, natomiast kolejna zmiana to jest przestawienie Dominika bardziej do przodu, a tymi dwoma dotyczącymi pomocnikami w dalszym ciągu Lica Rudolia i Janusz. Proszę bardzo. Słownik Polsa Sport. Panie trenerze, on był już setny mecz i pierwsze wygrane tego za pana kadencji. Tak, cieszy, tym bardziej, że są święta i trzy punkty w derbach, tak jak historia mówi, są bardzo trudne do osiągnięcia i dzisiaj też te punkty mogły nam uciec. Tak się nie stało, bo jeśli spojrzymy na przekrój całego spotkania, to przynajmniej z mojej perspektywy z ławki rezerwowej wydawało mi się, że stworzyliśmy o wiele więcej sytuacji. Większą część meczu kontrolowaliśmy i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Nie wiem, bramka strzelona przez Polonię też strzela praktycznie, nie wiem, z linii bramkowej, pół metra przed linią bramkową. Nie wiem, czy tam nie było spalonego, ale w konsekwencji zwycięstwo i uczczenie w jakiś sposób tego setnego meczu bardzo wypada mi tylko i wyłącznie podziękować zawodnikom. Jeszcze dopytam, wyrwał pan Legia, wyrwała kilka zębów w cudzysłowie Polonii Warszawa. Jednak na boisku aż takiej różnicy dzisiaj nie było widać. Polonia mocno osłabiona, więc była się zimą swojej ilości zawodników. W naszej lidze chyba tylko Lech ma receptę na to, jak wygrywać na wyjazdach. Wszyscy wiemy, że wygrać na wyjeździe to w naszej lidze wcale nie jest łatwa sprawa, mimo tych różnic, o jakich pan mówi, chociażby dzisiejsze spotkanie Bełtatowa ze Śląskiem Wrocław. Drużyna, która praktycznie jest skazana na porażkę w pierwszych pięciu, na porażkę mam na myśli, że to już jest kandydat do spadku w pierwszych pięciu spotkaniach. Nie dość, że nie traci bramki, nie przegrywa spotkania. No taka jest nasza liga, te różnice naprawdę, one są duże pod względem budżetu, pod względem zarobków, natomiast jeśli chodzi o same umiejętności, to nie zawsze one się potwierdzają na miejscu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do trenera od pana? Jeśli nie, dziękuję. Dziękuję wszystkim. Spotkanie do terenu pomiędzy Polonią Warszawa a Legią Warszawa. Myślę, że kiedyś mógł wziąć czas, tak żeby nie zabierać głosu, to chyba dzisiaj. Powiem szczerze, że ciężko mi dzisiaj ocenić, że może przejdziemy do pytania. Proszę o bardzo pytanie. Jak pan ocenić? Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, co się stało w ostatnich 5-3 minutach? Trzy sytuacje Legii, czy Polonia zapłaciła swoją ofensywną grę, czy po prostu, nie wiem, może piłkarze byli myślami w szatni? Wydawało mi się, żebyśmy tutaj pod strzeleniu bramki wydawało się, że kontrolujemy przebieg spotkania. Drużyna, która chce się liczyć, no, musi sobie poradzić z taką sytuacją. No, przecież to jest drużyna, która zdobywa bramkę, ma taki handicap i może iść za ciosem. I ja też tutaj wielkiego zagrożenia nie widziałem. Jakieś proste błędy. Wszystko się zaczyna od prostych rzeczy, sprawiły, że Legia stworzyła sobie sytuację. Myślę, że ta dominacja Legii nie była przez cały mecz i tutaj trudno to rozstrzygać w kategoriach, że zapłaciliśmy za ofensywną grę. To mecz był w naszych rękach i nie tylko ten, ale poprzedni z Wisłą i trzeba było po prostu nie przegrać. I myślę, że mieliśmy już karty w rękach, nie udało się, to tak trochę dojrzałości. Proszę bardzo. Max, nie będziemy sygnali, jednak będziemy przygotowani w Rosji i Wysokim Świątom. Życzę wszystkim Wysokim Świątom, również Państwu. Ciekawiejszą przegódką to znaczy, można powiedzieć, że trudna w końcu na ten wynik, to miała konkluzja Mariusza Pawełka, bo nie mieliście już po prostu bogactwa na bramce, dodają przewodnictwo
Nie popisał się w pierwszym tam. Nie, nie sądzę. Myślę, że... Nie wiązałbym tego z kontuzją, już nie pamiętam. Stało jak się stało, się jak się stało. Muszę przynajmniej zadać to. Nie ma zamiaru obwiniać tylko jakiegoś zawodnika. Przegraliśmy jako drużyna, jest mi przykro, że derby, które praktycznie wywalczyliśmy, nie było to porywające widowisko w naszym wykonaniu, dlatego że wymaga od mojego zespołu znacznie więcej, jeśli chodzi o konstruowanie akcji i jeszcze taką większą iskrę. Zabrakło dzisiaj, bo stać nas na jeszcze lepszą grę. Może źle nie było, ale ja nie jestem zadowolony z gry, bo to może lepiej nam na to wiele nie pozwoliło. Ale ja nie zamierzam tutaj krytykować jednostki. Jako drużyna za to odpowiadamy. Myślę, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na tę porażkę, ale widać biednemu wiatr w oczy. Proszę bardzo. Panie trenerze, trzeci mecz z rzędu przegrany w Wisła Jagiellonia. Nie podam się do miejsca. Ja dotykam. Nie gra się źle. Gra wasza nawet cieszy opłotki w całej sytuacji z zagrożeniem z Pomonią. Jaka jest to, żeby wygrywać, żeby odmienić to pasto, czy gdyby na przykład, nie wiem, jeszcze wsparł prezes klubu, może piłkarzy finansowo, może jeszcze lepiej koordynować, może zaczęła to wygrywać, jaki jest sposób na to, żeby w końcu zwyciężyć. To pytanie myślę, że nie ma dzisiaj. Zacznijmy od tego, żeby zawodnicy dostawali pieniądze na życie. Przez pytanie do pana rzecznika. To nie ode mnie. Czy ma pan już jakieś informacje, czy dane kamienne? Wczoraj jeszcze takich informacji nie mamy, natomiast jeżeli dostaniemy raport od delegata i kierownika do spraw bezpieczeństwa, także Agencji Ochrony, z pewnością taką informację zamieścimy na naszej stronie oficjalnej.